Wśród związków chemicznych istnieją takie, które pod wpływem oddziaływania z cząsteczkami wody rozpadają się na jony. Taki rozpad od dziś nazywać będziemy dysocjacją. Natomiast związki, które w roztworze wodnym rozpadają się na jony, to elektrolity. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają związki o wiązaniu jonowym lub kowalencyjnym spolaryzowanym. Woda sama w sobie również jest elektrolitem i to ona będzie głównym bohaterem tego nagrania. Kiedy mamy do czynienia z czystą wodą, to większość tej wody w roztworze występuje w postaci cząsteczek – H2O. Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Atom tlenu znajduje się w 16 grupie układu okresowego pierwiastków, więc wiemy już, że na powłoce walencyjnej ma 6 elektronów. Do oktetu brak mu jeszcze dwóch elektronów. Właśnie te dwa elektrony dostarczą mu atomy wodoru, które mają akurat po jednym elektronie na swojej powłoce elektronowej. Spójrzmy na wartość elektrojemności tlenu i wodoru. Elektrojemność tlenu w skali Paulinga wynosi 3,5, a elektrojemność wodoru wynosi 2,1. Różnica elektrojemności między tymi molekułami sugeruje, że w tym związku mamy do czynienia z związaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Dzięki większej elektrojemności tlen bardziej przyciąga elektrony tworzące parę elektronową pomiędzy tlenem a wodorem. W wyniku przyciągania elektronów na tlenie tworzy się miejscowy ładunek ujemny, a na wodorze, przez to, że elektrony są od niego odciągnięte, powstaje miejscowy ładunek dodatni. Cząsteczka wody ma budowę polarną. Na jednym jej końcu zgromadzony jest ładunek dodatni, a na drugim ujemny. Przez to, że cząsteczki wody mają budowę dipola, to kiedy dodamy do nich jakiś związek posiadający w swojej strukturze wiązanie jonowe lub, podobnie jak woda, kowalencyjne spolaryzowane, to oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy dipolami wody a elementami tej substancji prowadzą do rozluźnienia wiązań w tych substancjach, co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia swobodnych jonów do roztworu. W przypadku związku o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym, takie nawiązania mamy na przykład w chlorowodorze, jony powstają wskutek oddziaływań polarnych cząstek wody na polarną dipolową część związku. Dipole wody otaczają polarną cząsteczkę związku, powodując zwiększenie jej polarności, a w konsekwencji rozerwanie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego. Kiedy tylko raz zdarzy się taka sposobność, to niektóre cząsteczki wody mogą zostać otoczone przez inne cząsteczki wody. Część dodatnia jednej cząsteczki wody zostanie odizolowana przez elementy ujemne innej cząsteczki wody i analogicznie część ujemna jednej cząsteczki wody zostanie odizolowana przez części dodatnie innych cząsteczek wody. W wyniku tego wiązania w tej cząsteczce wody zaczynają pękać, a cząsteczka wody ulega dysocjacji. Taką dysocjację wody nazywamy autodysocjacją, ponieważ sama woda ją powoduje. W trakcie autodysocjacji wody cząsteczki wody dysocjują na jony wodorowe i jony wodorotlenowe. Wodór przekazuje swój elektron reszcie wodorotlenowej, przez co ma on ładunek dodatni, natomiast reszta wodorotlenowa w wyniku tego procesu uzyskuje ładunek ujemny. Jeśli rozpatrujemy sytuację zachodzącą w rzeczywistości, musimy zdawać sobie sprawę, że jony wodorowe nie występują samotnie w roztworze. W prawdziwym roztworze są one bardzo szybko otaczane przez inne, niezdysocjowane cząsteczki wody. Takie oddziaływanie z cząsteczkami rozpuszczalnika, polegające na otaczaniu danego związku przez cząsteczki rozpuszczalnika, bo ta cząsteczka wody jest niczym innym jak rozpuszczalnikiem dla tej cząsteczki wody, jest oddziaływaniem specyficznym, nazywanym solwatacją. W przypadku, gdy rozpuszczalnikiem jest właśnie woda, to te oddziaływania nazywamy hydratacją. Hydratacja jest zawężeniem pojęcia solwatacji. Po zhydratowaniu, uwodnieniu protonu powstanie jon hydroniowy. Sumarycznie zapisujemy jego formułę jako H3O+. Tutaj mamy zawarty proton i przyczepioną do niego cząsteczkę wody. W takim razie reakcja autodysocjacji prezentuje się następująco. Z cząsteczki wody, dokładnie z dwóch cząsteczek wody, powstaje jon hydroniowy i jon hydroksylowy, czyli anion wodorotlenowy.
W wodzie tak naprawdę jedynie bardzo niewielka liczba cząstek ulega autodysocjacji. W związku z czym w roztworze wodnym bardzo szybko dochodzi do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy cząsteczkami niezdysocjowanymi i elementami zdysocjowanymi. Zapis, w którym używamy kationu wodoru, oznacza to samo co ten, jest tylko jego skrótem. Ten zapis rzetelniej oddaje nam, co dzieje się w rzeczywistości z częścią cząsteczek wody zawartą w wodzie jako substancji. Skoro wiemy już, że mamy do czynienia z równowagą dynamiczną, to możemy napisać wzór na stałą równowagę tej reakcji. K równe jest stężeniu produktów, czyli stężenie jonów hydroniowych, razy stężenie jonów wodorotlenowych, podzielone przez stężenie molowe wody. Pamiętaj o współczynnikach stechiometrycznych. Mamy 2 mole cząsteczek wody, także stężenie wody w mianowniku podnosimy do potęgi drugiej. Kiedy mamy do czynienia ze stałą temperaturą, wyrażenie na stałą dysocjacji wygląda tak. K równa się stężenie H3O+, razy stężenie OH- dzielone na stężenie H2O podniesione do potęgi drugiej. Niezdysocjowanych cząstek wody jest tak wiele, że mimo tego, iż część z nich uległa autodysocjacji, to można z dobrym przybliżeniem uznać, że stężenie cząsteczek wody w wodzie jest stałe. Skoro tak, to przenieśmy sobie to stężenie molowe wody z mianownika na drugą stronę równania, na stronę, gdzie mamy stałą dysocjację. Otrzymujemy w ten sposób stała dysocjacja razy stężenie wody podniesione do potęgi drugiej. Skoro to i to jest stałe, możemy napisać wyrażenie na nową stałą. KW równe jest stężenie jonów H3O+ razy stężenie jonów OH-. Jest to bardzo ważny wzór. To wyrażenie nazywane jest iloczynem jonowym wody. W ściśle określonej temperaturze, w warunkach standardowych, czyli w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 1 atmosfery, iloczyn ten przyjmuje wartość 10 do minus 14. Iloczyn jonowy wody 10 do minus 14 to bardzo mała wartość, co nie? Aby ułatwić sobie operowanie tak małymi wielkościami, często podaje się je jako wartość równą ujemny logarytm dziesiętny z KW. I wtedy zapisuje się PKW, gdzie P to operator oznaczający obliczenie ujemny logarytm o podstawie 10. PKW równe jest ujemnemu logarytmowi dziesiętnemu z KW. W warunkach standardowych PKW wynosi 14. W takim razie, jeśli usłyszysz kiedyś, że PKW wynosi 14, znaczy to, że iloczyn jonowy wody wynosi 10 do minus 14. Stężenie jonów wodorowych w czystej wodzie w warunkach standardowych wynosi 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Dlaczego tak się dzieje? Popatrz na wzór, który przed chwilą wyprowadziliśmy i na równanie reakcji autodysocjacji wody. Z równania reakcji wynika, że jeśli trochę moli wody ulegnie dysocjacji, to w stanie równowagi powstaną równe ilości moli jonów hydroniowych i wodorotlenowych, co możemy zapisać jako równe stężenia tych jonów. A zatem jeśli wykorzystamy tę wiedzę i wstawimy odpowiednie stężenia do wyrażenia na iloczyn jonowy wody, otrzymujemy, że KW równe jest stężeniu jonów H3O+, razy stężenie jonów OH-. A skoro to i to jest sobie równe, bez problemu możemy napisać, że równa się to stężenie jonów H3O+, podniesione do kwadratu. W takim razie stężenie jonów hydroniowych równe jest pierwiastkowi kwadratowemu z 10 do minus 14. Czyli stężenie to wynosi 10 do minus 7. Kolejna mała wartość. Aby ułatwić sobie operowanie nią, zamieńmy ją na wartość równą ujemny logarytm ze stężenia jonów hydroniowych. Ponownie skorzystajmy z operatora P, który oznacza obliczenie ujemny logarytm dziesiętny. Otrzymujemy w ten sposób P jonów hydroniowych, w skrócie możemy powiedzieć pH, równe jest ujemnemu logarytmowi dziesiętnemu ze stężenia jonów hydroniowych w czystej wodzie. Ze stężenia jonów hydroniowych, które to stężenie w czystej wodzie wynosi 10 do minus 7, a zatem pH w warunkach standardowych wynosi 7.
Pycha. Na pewno niejednokrotnie spotkałeś się z tym określeniem. Często mówimy o pycha skóry, pycha kosmetyków, pycha krwi itd. W kolejnym nagraniu będziemy sobie wiele mówić na temat pycha, czyli na temat ujemnego logarytmu ze stężenia jonów wodorowych. Stężenie jonów wodorotlenowych w czystej wodzie w warunkach standardowych również wynosi 10 do minus 7. Stężenie OH- równa 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Znów, aby ułatwić sobie operowanie tą wartością, zamieńmy ją na wartość ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenowych. pOH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów OH- w czystej wodzie wynosi 7. Wróćmy jeszcze do iloczynu jonowego wody. Zwróć uwagę, że iloczyn stężeń jonów wodorowych i wodorotlenowych jest stały w danej temperaturze. I znając jedno stężenie, można łatwo obliczyć drugie stężenie, a także obliczyć pH czy pOH. Iloczyn jonowy wody równy jest stężeniu jonów H3O+ razy stężenie jonów OH-. Zobacz, co stanie się, gdy obie strony tego równania zlogarytmujemy. Mamy wtedy logarytm z KW równy jest logarytm ze stężenia jonów hydroniowych razy stężenie jonów hydroksylowych. Z matematyki i właściwości logarytmu wiesz, a jeśli nie, to obejrzyj odpowiedni film z matematyki, że logarytm iloczynu jest równy sumie logarytmów. Czyli w naszym przypadku logarytm z KW równa się logarytm ze stężenia jonów H3O+, dodać logarytm ze stężenia jonów OH-. Pomnóżmy teraz obie strony przez minus 1. Otrzymujemy ujemny logarytm z KW równy jest ujemnemu logarytmowi ze stężenia jonów hydroniowych odjąć logarytm ze stężenia jonów hydroksylowych. A zatem, jak już Ci pokazałam, ujemny logarytm chemii nazywamy P. A zatem otrzymamy pKW równa się pH plus pOH. A ponieważ pKW w określonej temperaturze, czyli w temperaturze 25 stopni i przy ciśnieniu 1 atmosfery jest równe 14, to nasze równanie możemy zapisać w ten sposób. pH plus pOH równa się 14. Aby obliczyć wartość, dajmy na to pOH, wystarczy od 14 odjąć wartość pH. Prawda, że łatwe? Teraz zastanówmy się, co dzieje się z pH w momencie, gdy zwiększa się stężenie jonów wodorowych. Kiedy stężenie jonów wodorowych wynosi 10 do minus 7, to ujemny logarytm z tego stężenia wynosi 7. pH wynosi 7. Kiedy natomiast będziemy mieć do czynienia ze stężeniem jonów wodorowych, dajmy na to 10 do minus 2, wtedy ujemny logarytm z tego stężenia wynosi 2, więc pH wynosi 2. Z tych rozważań nasuwa się prosty wniosek. Im wyższe stężenie jonów wodorowych w roztworze, tym mniejsza wartość pH. Kiedy wartość pH jest niższa, to wiesz, że stężenie jonów wodorowych jest wyższe, czyli roztwór jest bardziej kwaśny. Żeby nam się to utrwaliło, uzupełnijmy poniższą tabelkę. W jednej z kolumn tej tabeli mamy stężenie jonów hydroniowych, w drugiej natomiast stężenie jonów hydroksylowych. Następna kolumna jest przeznaczona dla wartości pH, kolejna dla pOH, a ostatnia mówi nam o odczynie danego roztworu. Kiedy stężenie jonów hydroniowych wynosi 10 do minus 4, wtedy od razu wiemy, że pH wynosi 4. Skoro pH wynosi 4, to pOH będzie równe 14 odjąć 4, czyli wynosi ono 10. A skoro pOH wynosi 10, to stężenie jonów OH- jest równe 10 do minus 10. W momencie, kiedy mamy do czynienia z pH niższym niż 7, odczyn naszego roztworu jest kwaśny. Więc tutaj właśnie, kiedy pH wynosi 4, odczyn roztworu jest kwaśny. W drugim wierszu mamy uzupełnioną wartość pH. Wynosi ono 7. Skoro pKW wynosi 14, a pH wynosi 7, to pOH wynosi 14 odjąć 7, czyli 7. Znając pH, bez problemu określimy stężenie jonów wodorowych w roztworze. Wynosi ono 10 do minus 7. Natomiast pOH mówi nam o wartości jonów wodorotlenowych,
których stężenie również wynosi 10 do minus 7. Kiedy te oba stężenia są sobie równe, wtedy mamy do czynienia z odczynem obojętnym. Obojętnym, ponieważ stężenie jonów wodorowych równoważy się ze stężeniem jonów wodorotlenowych. W trzecim przypadku mamy podaną wartość stężenia jonów OH-. W takim razie bez problemu obliczymy sobie, że pOH tego roztworu wynosi 3. Skoro pOH roztworu wynosi 3, to pH roztworu wynosi 14 odjąć 3, czyli 11. W takim razie stężenie jonów wodorowych wynosi 10 do minus 11. Odczyn naszego roztworu, ze względu na to, że pH jest większe niż 7, będzie zasadowy. W tym nagraniu dowiedziałeś się, czym jest pH. Jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. Wiesz również, czym jest iloczyn jonowy wody, a także, że w warunkach standardowych wynosi on 14. W następnych nagraniach porozmawiamy sobie o kwasach i zasadach, o ich właściwościach chemicznych i fizycznych.